Dzień dobry, Szymanko, witam Was bardzo bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejny epizod brytyjskiej przygody w Football Managerze 2023, gdzie objąłem właśnie stery Manchesteru City. I to jest nagroda za tą całą fantastyczną karierę. Sheffield Football Club. Kilka awansów z 8. Ligi aż do Ligue One. Potem mieliśmy Burnley, z którym awansowałem do Premier League i zająłem tam miejsce 11. W związku z tym zgłosiła się do mnie reprezentacja Anglii, Którą poprowadziłem do Mistrzostwa Świata, no i teraz mamy Manchester City. Który z kolei trzeba przywrócić do optymalnej dyspozycji, bo w lidze nie wygląda to dobrze. Tutaj oczywiście warto wspomnieć o tym, że Manchester City w tym sezonie będzie grał tylko w lidze Europy. No, niech ten komentarz gdzieś tam służy za, za to, co dzieje się w ogóle w tej drużynie. 14 sierpnia roku 2038 mamy w tym momencie w tej karierze, no i zaczynamy zabawę z Manchesterem City. Zanim jednak to nastąpi, to oczywiście zapraszam serdecznie do zasubskrybowania. Kanału i do tego, abyście zajrzeli na nasze media społecznościowe, Facebook, Twitter i oczywiście serwer Discord. No a wszystkie linki, wiecie o tym dobrze, macie w opisach każdego odcinka. Zatem tak, dzisiaj jeszcze meczu żadnego nie zagramy, bo mamy sporo rzeczy do omówienia w związku z tym, co się w Manchesterze City dzieje, no ale to są też elementy, na które warto spojrzeć w kontekście poradnika może tego, jak w ogóle tą przygodę w klubie, w takim wielkim klubie rozpocząć. Zatem słuchajcie, kalendarz, może kalendarz, bo to najmniej ważne więc na początek. Mecze towarzyskie są już za nami. Zgrupowanie w Korei Południowej, 4-1 z Ursan Hyundai, Jeonbuk Hyundai Motors 1-1, potem mamy Mamy na własnym stadionie, na Etihad Stadium PSV Eindhoven. I tutaj nowa taktyka, o której zaraz Wam opowiem. Wygrana 4 do 1 bezproblemowa. No i na koniec strzelanina na Etihad z ekipą amatorów z West Bridgeford. 15 do 0. To oczywiście po to, żeby to morale jeszcze przed meczem bardzo ważnym, bardzo ciężkim, z Tottenhamem nam urosło. No, Tottenham to nie byle kto. Mistrzostwo, wicemistrzostwo. Co prawda, 3 lata temu oni byli na miejscu 8. Ale to już czasy Teraz ekipa Antonio Conte jest naprawdę bardzo silną e, drużyną. No a co słychać w Manchesterze e, City? Może na początek e, sztab, a właściwie to e, trening, bo tutaj mamy nowych członków sztabu e, szkoleniowego. Mowa oczywiście o trenerach. Brakuje nam jeszcze jednego, no ale będę chciał go na pewno e, sobie znaleźć. Na początek jednak musimy przydzielić zadania e, trenerskie. Menażera Piwarskiego zostawmy sobie na sam koniec. Wiadomo, że mamy tu trenerów U-20. Jeden, którzy bardzo nam się przydadzą. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o trening siłowy, no to mamy tutaj trzech, e, trzech ludzi, którzy za to mogą e, odpowiadać. Czyli Simon Bitcoin, William Whitney i Adam Rowan, i ich teraz przydzielimy sobie do treningu siłowego. Niech ten trzeci odpowiada za obydwa te treningi, dzięki temu obciążenia trenerów będą. Lekkie. Podobna sytuacja jest z bramkarzami e, i z trenerami bramkarzy. Tych akurat mamy dwóch, jest Richard Wright i Joe Peterson, więc od razu też im te zadania przydzielmy. Jak już są cztery gwiazdki, to nieźle to wygląda. No, trzy i pół, troszkę mało. Może gdybyśmy tutaj e, dali w ten sposób, a w sumie tak samo to wyjdzie. No dobra, to sobie zostawmy teraz. No i już zmierzamy. Zmierzamy dalej, sztab szkoleniowy bardzo, bardzo duży. Mamy Steve'a Torpeya, to jest trener zespołu U21 i na czym on się zna? Dość uniwersalny, to jest y, trener, ale też nie najlepszy, 15-13 techniczne, taktyczne, ofensywa, defensywa, to wszystko do właściwie... Wygląda podobnie, to na razie sobie go zostawiamy, bo to jest trender, który będzie nam łatał ewentualnie jakieś elementy. Mamy Libana Mude, który dobrze się czuje. U, tutaj mamy ładnie techniczne i defensywa. To by nam tutaj na pewno pasowało. Technika defensywa 4,5 gwiazdki. Mamy Marka Mosa. On z kolei defensywa i techniczne też to dobrze wygląda, ale na razie wrzućmy go sobie tutaj. To są 4 gwiazdki, to jest obrona. Taktyka. Dalej mamy Alana Russella, i tu jest ofensywa albo defensywa, i tematy techniczne. Czyli nie mamy nikogo od ofensywy, temat techniczny dajemy sobie 4,5 gwiazdki, jest dobrze. Dalej Richard Bill, to jest z kolei gość od taktyki. No i fajnie, ofensywa taktyka, tu jeszcze nikt za to nie odpowiada. Teraz się musimy skupić na posiadaniu piłki. I mamy Karla Martina. Taktyka, dobrze, to by się tutaj e, nam sprawdziło, tutaj mamy Alana McCormacka, no i co on ma, taktyka psychiczna i ofensywa, oto bardzo dobrze, to sobie od razu go tutaj wrzucimy i tego Craiga Muda jeszcze raz w tą stronę, ale można by było tutaj... Wtedy by były średnie. Dobra, zostawmy sobie to w ten sposób. Dalej mamy trenera bramkarzy, trenerów siłowych, to już ogarnialiśmy. Asystent zespołu U21. I on się czuje dobrze też we wszystkim, więc tutaj możemy łatać tam, gdzie są te obciążenia wysokie, tak? Czyli tak jak tutaj, tak jak tutaj. I to by w sumie nam się dobrze dobrze komponowało, więc dajmy sobie tego gościa tu i nam się zmienią te obciążenia na średnie. Fantastycznie. Następnym gościem jest Sean Gotter menadżer zespołu U21 i tu też mamy obciążenia wysokie, więc dajmy go sobie będą średnie, żeby tych trenerów nie przeciążać. No i zostają nam e, zostaną nam dwaj Dwaj ludzie, czyli menadżer Konrad Piwarski, który może odpowiadać za obronę, taktyka i technika I to się zmieni na średnie tutaj I tu jeszcze mamy wysokie, więc dajmy sobie naszego asystenta, którym jest Steve Holland A czy znacie Steve'a Hollanda? Powinniście go kojarzyć, bowiem jest to człowiek, który był ze mną w reprezentacji Anglii I on był moim asystentem w reprezentacji Anglii Teraz jest asystentem i w reprezentacji Anglii, i w Manchesterze City zatrudniłem go tutaj, mam nadzieję, że on będzie w stanie te obowiązki podzielić na, na pół, że tak powiem, więc jeszcze raz sobie to zobaczmy, wszystko powinno być w porządku, e, szukam ewentualnie tu jeszcze jednego trenera, a jeszcze ten Steven Torpies, który się w sumie na niczym nie zna, e, tak za bardzo dajmy go do mm, taktyka, ofensywa, defensywa, nie, może być w sumie tu wtedy by były te obciążenia dalej średnie, a i tutaj dajmy też sobie taktykę, będą wtedy lekkie. Nie obniży to w jakiś tam sposób ogólnego treningu, ale powinno być w porządku. Dobra, trening mamy ogarnięty, to byśmy mieli w sumie. Zrobione. Kolejnym elementem, któremu się musimy bardzo, bardzo mocno przyjrzeć, są skauci. Tych skautów mamy w tym momencie, słuchajcie, 17 na 20, więc powolutku zamykamy temat skautingu, ale oczywiście jeszcze będę starał się trzech skautów zatrudnić, no bo czemu nie? To jest bardzo ważny element w rozgrywce w FMA i w rozgrywce hardcore, wiadoma sprawa. Zatem priorytety rekrutacyjne. No i tworzymy sobie pierwszy priorytet. Ostatnimi czasy dobrze by było, żebyśmy przyzwyczajali się do tego, że warto sobie najpierw spojrzeć na naszych scoutów. To znaczy, kto w ogóle, za jaki kraj jest odpowiedzialny i kto w jakim kraju czuje się tak naprawdę najlepiej. Na początek wydaje mi się, że dobrze, że dobrze tą znajomość świata sobie określić przy scoutach, ale te zadania dawać z, tak scoutom, żeby zacząć od tych, którzy znają tylko jeden kraj. No bo wtedy jakby jesteśmy bardzo mocno ograniczeni. Tak, taki na przykład James Sherman, tak? On tutaj jego wiedza jest rozległa tylko i wyłącznie o Anglii. Więc to tego właśnie człowieka będziemy chcieli zatrudnić na początek. No i tutaj na pewno jeżeli on zna bardzo dobrze Anglię, to będziemy chcieli oczywiście nie przeszukiwać Anglię. Dlatego wybierzemy obszar teraz damy sobie rozgrywki i damy sobie oczywiście Anglię i tutaj interesuje nas interesuje nas prawdopodobnie może dajmy Championship, to by w sumie nie było głupie. A może rozgrywki U21? Dobra, dajmy Premier League. Zatwierdzimy. Nie szukamy generalnie na żadną pozycję w tym momencie, więc po prostu dowolna pozycja z taktyki i tyle. I tyle, tak? I piłkarze nadający się do gry, jako tam dowolna rola. Więc jakoś tam specjalnie się tutaj nie. Nie. E, nie, nie, nie. Nie będziemy ograniczać. Te minimalne obecne umiejętności. Dajmy na dwa, bo być może nam tutaj znalazłby ten człowiek jakiegoś młodego fajnego zawodnika, ale z kolei ten potencjał niech będzie troszkę wyższy, dajmy na stałe. No i mamy ten pierwszy priorytet, jakim jest Premier League. Dobrze. Kolejny y, priorytet rekrutacyjny, więc tutaj by się nam przydał kolejny. I tu od razu mamy ten punkt ciężkości, tak? Dla Jamesa Sharmana y, to jest w tym momencie Premier League. Ładnie tu jest wszystko pięknie. Opisane. Szkoda tylko, że ten ekran jest taki mały. E, dobra, kto tu jeszcze mm, ma jeden kraj tylko, bo z takich trzeba na początek wybierać? Jest James Holland i on też tutaj tylko i wyłącznie e, Anglię zna, z tego co widzę, tak jest. Więc James Holland będzie kolejnym. Jemu damy też na stałe i damy mu obszar, oczywiście, Anglii, bo nie może być inaczej. Może całej Anglii. Nie będziemy go tu ograniczać do żadnych, tak naprawdę, rozgrywek. No to niech zostanie. Dobra, więc mamy drugiego. I tak po kolei sobie będziemy to dzisiaj robić, żebyście widzieli, w jaki sposób to u mnie działa i w jaki sposób ja sobie to, ja sobie to czynię, bo rzadko to pokazuję, bo, bowiem nie mamy na to za bardzo czasu. Dobra, mamy Petera Clarka i Josefa Simonsa plus Russella Westa. No i teraz tak, jednego z nich na pewno, e, takiego, takiego Russella Westa możemy sobie spokojnie przydzielić do... Rozgrywek, y, oczywiście, w Anglii to jest y, sprawa jasna, ale może do jakichś zawodników troszkę młodszych, czyli U18 zatwierdzimy. No i tu już bym chciał, żeby ten minimalny potencjał to jednak był 4 gwiazdki, prawda? I tutaj też na stałe. Dobra, mamy U18 i jeszcze jeden y, priorytet, jeżeli chodzi o tych skautów, którzy znają tylko rynek angielski, bo to są ci, których ostatnio zatrudniłem. No i tu mamy pana Petera Clarka i Josefa Simonsa. Ich dwóch wyślemy do obserwacji. Do obserwacji może zawodników angielskich, bo to by było dla mnie dość istotne. Więc damy mu narodowość i anglik, bo chcemy tych anglików mieć i żeby szukali tak naprawdę wszędzie tych anglików. Tak, nie tylko w Anglii, no wszędzie chyba. Chociaż skoro oni znają tą Anglię, to może byśmy nie, może byśmy tak tego nie ograniczali. Czy właśnie może byśmy to ograniczyli do Anglii Ale oni by tylko szukali Anglików w tej Anglii W sensie, no bo my chcemy ten Manchester City Zangielszczyć, z że tak powiem Dobra, to by było to I kolejny priorytet rekrutacyjny No i tutaj będziemy już mieli e, Scoutów, którzy znają Na przykład dwa kraje, tak? Czyli tych najbardziej ograniczonych wysyłamy tam, gdzie Tam, gdzie trzeba Joe Monks to w ogóle nie zna żadnego kraju Co to jest za gość? Ja też go ostatnio jakoś pozyskałem w sensie zatrudniłem, no ale dobra, to możemy też tego Joe Monksa dać. No też do Anglii, no bo wiadomo, że yy, wiadomo, że on gdzie indziej nie będzie się czuł dobrze, ale tutaj damy też rozgrywki i damy sobie Anglię, ale pod kątem Championship. ok, na stałe, w porządku. Dobrze, i dalej, i dalej lecimy, yy, więc tutaj na stałe od razu, żeby ja nie zapomniał, yy, i teraz szukamy sobie ludzi, którzy znają co najmniej dwa kraje. Jest taki Dawid Fernandez, to oczywiście człowiek, który wcześniej tu pracował, no on zna Anglię i Hiszpanię. No to sprawa jest prosta, chcemy z tej Hiszpanii troszeczkę korzystać, więc wiadomo, że tego Dawida Fernandeza do Hiszpanii do Hiszpanii będziemy chcieli e, wysłać no i też zależałoby mi na tym, żeby on znajdował a, tylko i wyłącznie zawodników hiszpańskich, no bo nie chcemy dostawać e, raportów z Hiszpanii na temat, nie wiem, zawodników z Belgii, Francji, tak i tak dalej, i tak dalej więc mamy tą Hiszpanię na stałe. Dobra, dowolna pozycja, pyk, ok, to by było w porządku. Kolejny priorytet to byłby mm, następny skaut, który zna tylko dwa kraje. Jeżeli taki jest, szkoda, że nie działa ten przesuwak. Nie wiem czemu, pewnie to od skórki zależy. Michael Collins! Michael Collins bardzo dobrze zna Irlandię. Nie wiem, czy w czymkolwiek mi tutaj Irlandia pomoże, no bo jednak Irlandia to nie jest kraj, który mm, tak naprawdę. Rodzi aż tak dużo Wonderkidów Ale myślę, że możemy obszar dać dowolny A dać Zainteresowanie tylko i wyłącznie Zawodnikami po prostu irlandzkimi Tak, bo to wiadomo, że Takich jest dużo w Europie Którzy grają gdzieś tam, głównie w Anglii pewnie No ale umówmy się, że, że, że Poza wyspami brytyjskimi Oni też mogą grać Dobra, kolejnym będzie Ktoś tutaj jeszcze jest Kto zna dwa kraje Tutaj mamy dwa kraje, to już ogarnięte. Tu mamy dwa kraje. To jest Szkod. Kenny Marshall. O, i to mi się podoba, bo Szkot to mi będzie e, tutaj e, przeszukiwał, e, może nie tylko Szkocję, ale ogólnie m, będzie mi szukał zawodników z narodowością e, szkocką. W tym Szkocji również też na pewno będzie. Nie omieszka tam zajrzeć e, do tej Szkocji, więc to sobie zatwierdzimy. Mam nadzieję, że wszystko dobrze tutaj zrobiłem i nigdzie się nie pomyliłem. Mamy już paru Szkotów. Na przykład Cherry Gory, który gra dla. Uu, dla Paris Saint-Germain. Czyli jednak go kupili z tego Burnley Pamiętamy, on w Burnley był I tutaj odchodzi do Paris Saint-Germain No ale to jest wielki talent To jest wielki talent, już go stamtąd nie wyciągnę pewnie Chyba, że za rok, za dwa Jak on nie znajdzie swojej drogi Ale to już będzie za późno, żeby go stamtąd zabierać Dobra, kolejny skaut Dwa kraje Ruben Mato Ruben Mato Tu mamy tego Szkota Ruben Mato to jest też Hiszpania Ruben Mato to jest też Hiszpania, prawdopodobnie i Anglia, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Tak, Anglia, Hiszpania, Pyk. No i tutaj damy obszar. W sumie można by było poskautować jakieś rozgrywki hiszpańskie, bo Hiszpanię już mamy i Hiszpanów też już mamy, ale gdybym ja sobie dał rozgrywki U19 to sądzę, że nie byłby głupi pomysł z dość e, dobrym potencjałem ci zawodnicy. No i dobra, zatwierdzamy. Ktoś tu już jest? Nie, jeszcze nikogo nie ma. E, kolejnym, no wiadomo, że im bardziej zawę zawężamy ten e, priorytet, tym bardziej e, tutaj na pewno będą e, z tym problemy. W sensie mniej troszkę zawodników będzie nam taki e, skaut e, odszukiwał. Ja daję na stałe, nie daję najwyższy, bo na ten moment ja nie potrzebuję zawodników. Zresztą zaraz Wam powiem, sprowadziliśmy dwóch piłkarzy i na razie kadry mamy domkniętą, także nie sądzę, żeby Żeby nam było potrzebne sprowadzanie kolejnych piłkarzy, dlatego jest na stałe, bo się nie musimy spieszyć. No, szykujemy tak naprawdę listę z, y, życzeń na kolejny sezon czy na kolejne okienko transferowe, także, nie, także tutaj na spokojnie. Dobra, dwa kraje, dwa kraje to mamy, tu mamy też dwa kraje. Ktoś tu jeszcze jest tak ograniczony w kontekście jednego kraju albo dwóch krajów? Nie, jest tutaj gość, który zna trzy kraje i to jest Szkot, Anglia, Szkocja, Malta, Malta. I to jest Ruben Samut. No dobra, tego gościa możemy sobie mm, tak naprawdę w tym momencie dać, żeby on nam wyszukiwał. Żeby on nam wyszukiwał tutaj, myślę, nad narodowościami angielską albo szkocką. Jakbym dodał szkota tutaj jeszcze szkot, 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 yy, szkot, szkot, jest szkot, ale to, to, a nie ma lub. Dobra, Anglików i Szkotów będzie szukał. Mam nadzieję, że nie i jednych i drugich. To jest właśnie ciekawe. Czy to będzie Anglik i Szkot? Zobaczymy, bo nigdy. E, znaczy, zawsze zapominam, czy on to zrobi. Ale dobra, to będziemy się mogli dowiedzieć teraz. E, dalej, 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 dalej. E, już ci skałci, którzy ogarniają troszkę więcej tematów. Tak, czyli po kolei. Mamy Junesa e, Bengaluna, który nam e, no jest takim skautem, bym powiedział, bardzo średnim. Ogarnia tych krajów trochę. Anglia, Francja, Senegal, Belgia, Hiszpania, Maroko. Nie za bardzo nas to wszystko interesuje tutaj. Anglia owszem, ale już mamy skautów. Hiszpania owszem, też mamy skautów. Belgia. No do Belgii można by go było przerzucić, ale ta Belgia tak specjalnie mnie jakoś nie interesuje. Ja wiem, że tam są fajne wonderkidy. No dobra, dajmy, dajmy, ale tylko piłkarzy narodowości belgijskiej, nie konkretnie Belgia. Chociaż Belgia w sumie też by było dobrze. Tylko, że to by był kraj wtedy. Wybierz kraj, Europa i oczywiście Belgia. Belgia i Belgowie. O, w ten sposób. No bo ja wiadomo, że jak go wyślemy do Belgii, nie określimy narodowości belgijskiej, to on mi będzie wyszukiwał. Tam jest mnóstwo piłkarzy z Afryki, a, a, a ci nas nie interesują. Choćby z tego względu, że najzwyczajniej w świecie nie dostaną pozwolenia na pracę w Anglii. Dobrze, trochę z tym jest zabawy, ale to jest taka miła zabawa. Tu mamy Duńczyka. O, to fajnie, bo jest Dania. Jest Norwegia i jest Szwecja, zatem prosta sprawa, no tego, tego człowieka, tego człowieka możemy przydzielić, możemy przydzielić na wyspy, nie na wyspy, przepraszam, tylko na, na region północnej Europy, czyli Europa Północna, no bo on ogarnia te klimaty, czyli to by było w porządku, no im więcej skautów, tym więcej zabawy, ale jak mówię, to jest zabawa fajna, ja rzadko Wam ją pokazuję, ale... Ale wreszcie tutaj trzeba by to zrobić. Co my tu jeszcze mamy? Słuchajcie, tu nie jest przydzielony pan Carlos Eduardo Santoro. Ja tak się wzbraniam przeciwko tej Brazylii, żeby tego nie obserwować, bo tam mnóstwo jest Wonder Kidów. Nie korzystać z tego za bardzo. No ale jak już mamy tego Brazylijczyka, no to rzućmy go tam do tej Brazylii. I niech ten gość sobie tą Brazylię obserwuje. Ale jak już mówimy o tej Brazylii, to wiadomo, że chcemy minimalny potencjał mieć taki na cztery gwiazdki, no. No tak, to może być inaczej. Okej, okay. dalej, dalej mamy, słuchajcie, mm, 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 już patrzymy tutaj, kto jest nieprzydzielony. Pan Kelvin Delang, Szkocja. No i on zna naprawdę dużo krajów. Anglia, Holandia, Belgia, Niemcy, Dania, Norwegia, Szwecja. No możemy go do Holandii przerzucić yy, i niech tam szpera obszar, pyk, kraj. Europa, a Holandia. Dobra, niech w sumie całą Holandię obserwuję. To już jest może tak bardziej dla, bardziej z ciekawości niż z chęci sprowadzania holenderskich piłkarzy, bo to też nie leży w naszym tutaj, w naszej gestii. Co tu mamy? Jose ciera. to jest Portugalczyk i on będzie ogarniał pewnie Portugalię, Brazylia, Francja, Argentyna. Można by go do tej Portugalii wysłać, bo czemu i nie? Więc dajmy sobie obszar, dajmy sobie kraj. Wiadomo, że jak wysyłamy ludzi, którzy znają dany kraj do tego kraju, który oni znają, no to ta skuteczność skautingu będzie wyższa. Dlatego, e, dlatego, warto się, warto się po prostu tutaj czasami pobawić i, i, i szukać tych zawodników. Mm, tu mamy Francuza, o tej Francji to bym nie chciał skautować za bardzo, Belgia, Hiszpania. O, dajmy tego gościa wszędzie. Niech on wszędzie szuka, na, na całym świecie wszyscy i, i tyle. No, jak tam sobie wolicie, prawda? Niektórzy lubią we Francji szukać, bo tam też jest mnóstwo wonderkidów. Ja nie specjalnie przepadam za francuskimi zawodnikami i za tą reprezentacją. Tu mamy kolejnego y, Francuza, Rachid Cliffy. Powinienem ich zwolnić, no ale dobra, nie szukają wszędzie. No i tu jeszcze mamy, słuchajcie, chyba jednego skauta, który nie jest przydzielony. Nie, już wszyscy. No, no to dobrze. To ogarnęliśmy temat skautingu. Super. Fajnie. To chyba jest niepotrzebne? Tak, to nie, nie. To trzeba, to trzeba usunąć. No i okej. Okay. Każdy scout za coś tam odpowiada. Każdy scout sobie tam czegoś szuka, kogoś szuka, gdzieś szuka. Więc za czas jakiś dostaniemy zapewne mnóstwo wyników mm, konkretnych, jeżeli chodzi o poszukiwanie piłkarzy. A teraz już przejdźmy do transferów. Bo to rzecz bardzo istotna. Historia transferów i już e, patrzymy, co się tu wydarzyło. Dwa transfery do e, ekipy Manchesteru e, City i to takie transfery, których my potrzebowaliśmy. Więc, potrzebowaliśmy defensywnego pomocnika. Ściągnąłem pana Arnauda Sosu, czy Susou. To jest e, reprezentant U21, zawodnik bardzo młody, zawodnik z olbrzymim potencjałem. Tak mówili skauci, więc go wzięliśmy. Zapłaciliśmy za niego ponad 54 miliony z bonusami, to może wynieść 78. On był rok temu wypożyczony do Sunderlandu z Arsenalu. Troszkę pograł w Premier League, ale nie za dużo. Tu od razu w Manchesterze City u mnie będzie podstawowym defensywnym pomocnikiem. Chcę go od razu zbustować maksymalnie. Jest pracowitość na poziomie 10, determinacja 11. To nie są najlepsze parametry, ale ja myślę, że jego potencjał da mu ten. Tą możliwość rozwoju stosunkowo szybko, więc on będzie grał, po prostu od razu będzie grał, mimo że nie jest zawodnikiem z parametrami jeszcze na Premier League. No i mamy tu drugiego piłkarza, ważniejszego, bo prawa obrona, która jest u nas, czy była u nas kiepska Jordi Sifuentes z Sevilla za 63 miliony funtów, reprezentant Hiszpanii. Taka była klauzula odstępnego. Wiecie, że w Hiszpanii są te klauzule jakby prawnie. Prawnie tutaj one muszą być, po prostu, więc to jest zawodnik, który potrafi tą piłkę odebrać, potrafi kryć, ale potrafi też dobrze się włączyć do ataku, ma szybkość, przyspieszenie. No i powiedzmy, że całkiem przyzwoite, jak na obrońce Dośrodkowanie mentalnie wygląda kapitalnie. Będziemy tu mieli na pewno zawodnika na wiele, wiele lat. Obecne umiejętności, cztery gwiazdki, ale potencjał jeszcze jest spory. Więc ten były zawodnik Sewilli i wychowanych zresztą tego klubu będzie teraz grał dla Manchesteru City i pewnie dość długo tutaj się. Na dość długo się za domowi Słuchajcie, odeszło kilku piłkarzy tutaj Douglas to jest nie mój transfer, ale dobrze, że go sprzedali, bo po co nam kolejny Brazylijczyk? Sprzedałem, jeżeli o mnie chodzi, Lukmana Idołu do Middlesbrough, to jest Nigeryjczyk 23-letni. Sprzedaliśmy również Serafima do Lazio za 7 milionów funtów, to jest 30-letni Francuz, o którym mówiłem, że niekoniecznie znajdzie się w pierwszym składzie. Do tego oczywiście kilka wypożyczeń, nie udało się tego Gildasio sprzedać, tego Brazylijczyka, którego też bardzo chciałem, żeby on drużynę opuścił, ale wypożyczyliśmy go do Ajaxu, Ajax będzie pokrywał część jego wypłaty, więc w sumie wyszliśmy na tym dobrze. To chyba tyle, jeżeli chodzi o wzmocnienia, raczej nie będę chciał podejmować żadnych już ruchów transferowych. Stan finansów to 120 milionów funtów, budżet 90, ale już tego nie ruszamy, ponieważ musimy mieć ten bufor zabezpieczenia, o którym mówiłem na ten sezon, bowiem w tym sezonie w Europie, no to my pieniędzy nie zarobimy, z tego względu, że gramy w lidze Europy. No i jeszcze do pierwszego składu dorzuciłem pana Esha Nidama, to jest zawodnik 17-letni z U18 drużyny, wychowanek Manchesteru City, ogromny potencjał i już w tym momencie niebanalne umiejętności, więc sądzę że on te minuty będzie na pewno dostawał, jeżeli chodzi o mecze Manchesteru City w Premier League ze słabszymi rywalami. Także zwracamy tu na niego uwagę, bo jest olbrzymi potencjał, bo jest determinacja, bo jest niezła pracowitość, charakter stanowczy. Będziemy tu mieli, myślę, zawodnika na przyszłość, oby tak, oby tak było. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o organizację Manchesteru City, trening i scouting. Dwie bardzo ważne rzeczy, które trzeba na początku już ułożyć. Ja wiem, że to jest czasochłonne, ale warto poświęcić, ja to i tak dosyć szybko zrobiłem teraz, żeby tego odcinka nie przedłużać, ale warto poświęcić na to godzinkę, żeby to wszystko grało przed każdym sezonem, żeby wszystko było w porządku. Zostają jeszcze oczywiście ekipy U18 i U21. Tu mowa oczywiście o trenerach i też warto się temu przyjrzeć. Pamiętajcie o tym: warto też sprawdzić, kto u Was trenuje młodych zawodników, szczególnie U18. No bo w końcu stamtąd pozyskujecie swoich 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 młodych piłkarzy. Więc ja szukam, jak widzicie, trenera zespołu U18 cały czas. Mam nadzieję, że jeszcze kilku tutaj dostaniemy. A co ciekawe, to asystentem zespołu U18 jest pan Nuno Gomes. Ale to nie jest ten Nuno Gomes, którego kojarzymy z reprezentacji Portugalii, ale to wychowanek Sportingu, więc coś tam o młodych zawodnikach wiedzieć powinien, wszak w Sporting ma kapitalną akademię. No a Arnauda e, e, Sosou chciałby wypożyczyć Bayer Leverkusen i Sevilla. Także widzimy jaki tu jest potencjał i jakie umiejętności w tym piłkarzu, ale my go nie wypożyczamy. On będzie grał dla Manchesteru City i to od pierwszych minut. No chyba że będzie totalnie zawalał, to wtedy nad tym jeszcze pomyślimy. Dobra, słuchajcie, nie przedłużam tego odcinka sobotniego. Jeszcze dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym zmierzymy się z Tottenhamem i z ekipą Evertonu, bo taki przewiduje rozwój wypadków, więc no widzimy się za kilka godzin po raz kolejny. Zapraszam serdecznie za ten epizod. Dziękuję, dużo zdrówka, miłego weekendu. Cześć!